Widział? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Takie szczęście to chyba tylko ja mam. Na pewno nie widział tego, że się na niego gapię. I na pewno nie widział tego, że się właśnie wywaliłam z łóżka. W ogóle, na pewno nie. Hej. Ładnie tak podglądać innych. Wiesz co, szczerze, to nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. Ta, oczywiście, że nie wiesz. Samo się z łóżka spadło, co nie? No widzisz, nie zdara ze mnie. No dobra, gapiłam się, co? Wiedziałem. O której dzisiaj kończysz? 15:30. Dobra, jakoś o 17:00 wpadnę. Pasuje? Pewnie, zapraszam. To do zobaczenia, podglądaczko. Ja to mam jednak szczęście. Od razu lepiej. Hejka. Cześć, cześć. Śniadanie masz na stole. Wiem, że nie jest jakieś mega cudowne, ale starałem się, okej? Płatki z mlekiem i sok. Liczą się chęci, prawda? Tak, chęci są najważniejsze. A mamy może coś, żebym sobie wzięła do szkoły? Nie radziłbym otwierać lodówki. No, nie mamy za bardzo nic do jedzenia. No, faktycznie. Wybacz, córcia, zapomniałem zrobić zakupy. Spoko, nie ma problemu. Kupię sobie coś w szkole. Zawsze zakupy robiła mama, ale... No wiesz. Tak, wiem. No, tak. Alana, posłuchaj. Wiem, że nie jestem idealnym ojcem i bardzo dużo mi do niego brakuje. Ale naprawdę się staram, żeby... Żyło nam się dobrze po śmierci twojej mamy. Tak, wiem, tato, i naprawdę to doceniam. Nie martw się, dajesz radę, jest serio dobrze. Nie brzmi to przekonująco. Umarła rok temu, ja ciągle mam wrażenie, jakby to było wczoraj. Tak, też mam takie wrażenie. Naprawdę się staram, dobrze? Tato, no, nie przejmuj się, naprawdę dajesz sobie radę świetnie. Nawet jak nie robię zakupów. Nawet jak nie robisz zakupów. No dobrze, skoro tak uważasz. Ale wiem, że kłamiesz. Może tylko troszeczkę. No wiesz co, ale jesteś wredna. No przecież wiesz, że cię kocham. Dobra, dobra. A teraz jedz szybko, bo się spóźnisz do szkoły. A ty nie powinieneś już jechać do pracy? Może i powinienem. Dobra, cześć! Hej.
Alana, no w końcu jesteś. Posłuchaj, tyle rzeczy mam ci do powiedzenia. Okej, a więc rzecz numer jeden. Wiesz, że przyjaźnimy się już, uwaga, uwaga, 4 miesiące! Czyż to nie wspaniałe? Dokładnie 4. Tak, 17 stycznia jest dzisiaj, a my zaczęłyśmy rozmawiać 17 września i od razu zostałyśmy najlepszymi przyjaciółkami. Nigdy nie zapomnę, jak tak sama biedna chodziłaś po korytarzu i tak cię obserwowałam od paru dni i w końcu uznałam, że do ciebie podejdę, bo potrzebujesz mnie siebie w swoim życiu. I miałam rację. Ria, wiesz, że ciebie uwielbiam. Wiem, a kto nie? Dobra, posłuchaj, sprawa numer 2. Idę na randkę dzisiaj! To nie jest jakaś, nie wiem, 6 w tym miesiącu? 7, ale byłaś blisko. Ta, wiem. Po prostu wciąż nie mogę znaleźć tej jednej, jedynej, okej? Już próbuję wszystkiego. Nie wiem, czy szukanie na siłę dziewczyny to jest dobry pomysł. Pewnie masz rację. Ale może w końcu poznam tą jedyną? Zaraz, a co z tym twoim lovelasem z okna? Luria, no co? Pogadaliście w końcu? Odważyłaś się, czy dalej tylko go przez okno podglądasz? Hej, mówiłam już, że nie rozmawiamy o moich sprawach miłosnych, okej? Nie rozmawiamy pewnie dlatego, że nic nie robisz! W kierunku, żeby się poznać z tym twoim lovelasem, tylko gapisz na niego przez okno. Wyobraź sobie, że się spotykamy. Serio? Mhm. To czemu mi nic nie mówisz, że masz chłopaka? Chwila, chwila. To nie jest mój chłopak. Lubimy się i się czasami spotykamy. I jakby to tyle, okej? Okay? Dlaczego ja nie mam takiego szczęścia do miłości? No i właśnie, sprawa numer 3. Słucham. Popatrz się na Courtney i Jenny. A gdzie one są tam? No. I co? Stoją we dwie. Same. No i co, bo nie rozumiem? A teraz popatrz się, gdzie jest Reja. Stoi całkiem sama. Pokłóciły się? Na to wygląda. Courtney, bo... tak jakby twój chłopak... No co? O, w mordę! Courtney, poczekaj! Hejka! Cześć, kochanie. Wiecie co, to ja może stąd sobie pójdę. Nie, zostaniesz. Chodź trochę bliżej. Dobra, dobra. James! Przecież ty dobrze wiesz, że ja już nie gadam z tą... parówką. Tak, ale... Żadnych ale! Coś się dzieje. Z tobą, kochanie, to ja sobie porozmawiam później. Ale ty! Ale trzeba mieć tupet, żeby gadać z chłopakiem swojej byłej przyjaciółki. Nie możemy o tym pogadać na osobności, a nie na tle całej szkoły? Nie. Rozmawiamy o tym tutaj. Teraz. Jak jeszcze raz zobaczycie obok mojego chłopaka, to nie ręczę za siebie. Zrozumiano? Wiesz co, Courtney, jesteś strasznie dziecinna. To raz. A dwa... Na twoim miejscu raczej bym pogadała ze swoim chłopakiem. Bo jakbyś nie wiedziała, to nie jest do końca lojalne. Wyobraź sobie, że był wczoraj u mnie. I się całowaliśmy. Co? Znaczy się, naprawdę to się stało, Alana? Wow, nie spodziewałam się, że twój chłopak to taki romantyk. Zaraz ci przywalę. Tak czy siak, kochana. Kłamanie nic ci nie da, bo ja znam swojego chłopaka, prawda? I wiem, że nic by takiego nie zrobił. No, tak. Mam dosyć tej rozmowy. Na razie. Alana, co się tutaj stało? Nie mam pojęcia.